Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Piątek, 26 listopada, a dziś w programie. DB Cargo Polska zakupiło 4 nowe ekologiczne lokomotywy. Lokomotywa nie tylko pobiera energię, ale może ją również produkować, oddawać do sieci, gdy są takie możliwości, a gdy takich możliwości nie ma, zużywa je na własne potrzeby. W szkole podstawowej nr 20 w Zabrzu odbyła się debata, której tematem były zagrożenia związane z używkami. To jest bardzo ciekawa i ważna inicjatywa, żeby ten problem alkoholowy rozmawiać czy poruszać wśród młodzieży. Cztery nowoczesne lokomotywy Vectron zasiliły flotę DB Cargo Polska. Przekazanie nowoczesnych pojazdów wielosystemowych nastąpiło w Ośrodku Eksploatacji Toru Instytutu Kolejnictwa w Dniu Kolejarza. Generalnie jeśli chodzi o pojazdy, to jest klasa E, no bo koleje dużej prędkości, no to można powiedzieć, to już jest jakaś wyższa półka, jeśli chodzi o technologię. Natomiast lokomotywa na pewno jest to wysoka klasa. Mowa oczywiście o nowoczesnej, elektrycznej lokomotywie wielosystemowej Vectron, przystosowanej do jazdy aż w 20 krajach europejskich. Te lokomotywy, które tutaj dzisiaj prezentujemy, mają prędkość 160 km na godzinę, ale lokomotywa Vectron ma dopuszczalną, maksymalną prędkość konstrukcyjną w tej chwili 200 km na godzinę, a pracujemy nad tym, żeby ta prędkość była jeszcze większa. Natomiast jeżeli chodzi o siłę pociągową, jest to 320 kN, a w przypadku Austrii może być jeszcze nawet do 350 kN. Jeśli chodzi o masę pociągu, no ograniczeniem jest tu wytrzymałość urządzeń sprzęgowych, haka cięgłowego, ale tak w praktyce 3200, 3600, 4000 ton to nie jest problem dla tej lokomotywy. Na tle innych lokomotyw wyróżnia się przede wszystkim ergonomią i wygodą obsługi. W kabinie w trakcie jazdy jest cicho, a prowadzenie lokomotywy dla doświadczonego maszynisty to czysta przyjemność. Wystarczy wprowadzić dane pociągu do komputera i tą lokomotywą można operować przy lekkich pociągach jedną ręką praktycznie. W dużej mierze komputer też decyduje, jaką dobrać moc. Występuje to dalej, ale w ograniczonym stopniu jakaś tam utrata przyczepności przy rozruchu pociągu, ale jest to bardzo duże ułatwienie. Nie bez znaczenia są także walory ekologiczne lokomotyw. Ta lokomotywa ma pewne jeszcze dodatkowe cechy, które jeszcze podnoszą jej ekologiczność, począwszy od tego, że 98% masy tej lokomotywy może podlegać recyklingowi. Lokomotywa nie tylko pobiera energię, ale może ją również produkować, oddawać do sieci, gdy są takie możliwości, a gdy takich możliwości nie ma, zużywa je na własne potrzeby. Walor ekologiczny jest także jednym z głównych powodów rosnącego zainteresowania transportem kolejowym. Transport kolejowy oferuje rozwiązania logistyczne, które są najmniej oddziałujące na środowisko w porównaniu z na przykład z transportem drogowym czy lotniczym. Emisja CO2 jest wielokrotnie mniejsza. Jeżeli klienci decydują się na transport koleją, to decydują się też na poprawę oddziaływania na środowisko naturalne. Myślę, że warto to podkreślać. Transport kolejowy jest dzisiaj wskazywany jako preferowany rodzaj transportu lądowego właśnie ze względu na tą niską szkodliwość dla środowiska. 3, 2, 1, 0, go! Dlatego w Dniu Kolejarza, który obchodziliśmy 25 listopada, 4 takie lokomotywy odebrała firma DB Cargo Polska. Lokomotywy zostały zakupione przy współfinansowaniu środkami CUPT i są przeznaczone do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Także te lokomotywy będą wozić kontenery, które docierają do polskich portów. Na osi północ-południe będziemy te kontenery wozić, będziemy oferować naszym klientom produkty, w ramach których swoje ładunki będą mogli dostarczać do destynacji na południu Polski, na terenie Czech, jak również na osi wschód-zachód w tranzycie kontenery, które docierają do Europy z Chin albo też są w tym kierunku ekspediowane. W Europie jest już ponad 1000 takich lokomotyw. DB Cargo Polska ma ich teraz w swojej flocie 27.
Oprócz tego mamy w naszej flocie 23 lokomotywy Vectron BR-170, to są lokomotywy tylko z homologacją polską. Poza tym średnio w ciągu dnia na terenie Polski operuje jeszcze około 20 lokomotyw elektrycznych koncernu DB Cargo, które po prostu transportują pociągi międzynarodowe w tranzycie przez Polskę. Tak więc flota DB Cargo Polska opiera się tylko i wyłącznie na bardzo nowoczesnych, właściwie najnowocześniejszych lokomotywach elektrycznych w Europie i właściwie na świecie. Firma DB Cargo jedną ze swoich siedzib ma właśnie w Zabrzu, dlatego mieszkańcy naszego miasta wcześniej czy później na pewno będą mogli zobaczyć nowe lokomotywy. Te lokomotywy trafią oczywiście księgowo, w tym sensie trafią do Zabrza, dlatego że siedziba naszej spółki jest w Zabrzu, w pięknym mieście, również bardzo środowiskowo pozytywnie nastawionym, dlatego myślę, że te lokomotywy na terenie Zabrza się pokażą i pewnie chętnie pozwolimy Państwu zrobić zdjęcie i pokazać taką właśnie lokomotywę zieloną na terenie naszego miasta. Rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei, dlatego każdy z nowych pojazdów został okolicznościowo oklejony, łącząc elementy Roku Kolei, Ekologii oraz Malarstwa Jarosława Jaśnikowskiego. W Szkole Podstawowej nr 20 imienia Polskich Himalajstów odbyła się debata, w której wzniesiono się na góry, tym razem zagrożeń stojących przed młodymi ludźmi. Szkoła Podstawowa nr 20 imienia Polskich Himalajstów. To tu odbyła się debata profilaktyczna Młodzież kontra uzależnienia, która uczy zdobywać swój szczyt bez pomocy używek, zwłaszcza alkoholu. Wiele osób młodych popada w nałóg po prostu, no i ciężko im później znaleźć dobrą pracę, no w ogóle w dorosłym życiu jest ciężko. Poznałam takie dwie pewne osoby i one to robiły, tylko piły dlatego, że chciały się popisać i dla zabawy po prostu piły, a potem było bardzo ciężko z nimi. W debacie byli obecni przedstawiciele najważniejszych instytucji w mieście. Oprócz właśnie tych aktów wandalizmu, czy młodzi ludzie właśnie pod wpływem alkoholu jeszcze właśnie popełniają jakieś takie czyny karalne? By nie tylko edukować, ale starać się odpowiedzieć na nurtujące młodych ludzi pytania. To inicjatywa Młodzieżowej Grupy Liderów Profilaktyki. Na terenie mojej placówki pracuje pani pedagog, pani Anna Rajda, która gdyby cały ten problem, czy całą tą inicjatywę, to ona przejęła. Ja jestem bardzo zadowolony, bo przede wszystkim to jest bardzo ciekawa i ważna inicjatywa, żeby ten problem alkoholowy rozmawiać czy poruszać wśród młodzieży. Takie debaty są niezmiernie ważne, ponieważ to jest wychowanie w trzeźwości. A jednocześnie pokazujemy to, co podkreśla pani prezydent Zabrza, że każdy z nas ma jakiś wymiar zadań, jakiś obowiązek, powinność, który musi podjąć, wypełnić, nie może zdezerterować. I to jest najważniejsza świadomość, że wiem, na co mnie stać. A jednocześnie wiem, że mogę osiągnąć swój cel bez używek. Szkoła Liderów Profilaktyki to prekursorski program skierowany do młodzieży, zainicjowany przez Tadeusza Rosę, wieloletniego prezesa klubu Abstynenta Powrót. Jestem pod wrażeniem programu Młodzieżowej Szkoły Liderów, która uczy młodzież właściwego podejścia nie tylko do alkoholu, w ogóle do życia. Nakłoniło mnie do wzięcia udziału w tym projekcie to, że w młodszym wieku po prostu też brałam dużo udziału w takich organizacjach jak konkursy bez tytoniu i chętnie udzielam się w takich sprawach, żeby pokazywać młodym ludziom, że nie jest warto pić alkoholu ani nie brać żadnych używek. To bardzo ważne, by w środowisku młodych osób pojawiły się i takie, które zawsze wyciągną pomocną dłoń i zareagują w nietypowej sytuacji. Rodzic jest bardzo istotny. Nauczyciel w szkole jest bardzo istotny. Stróż prawa jest bardzo ważny. Natomiast te wszystkie ogniwa razem połączyć ze sobą, to już nam to daje pewien sukces. Ale jeżeli do tego dołączymy właśnie inicjatywę oddolną i ten przekaz, który jest kolega, koledze, koleżanka, koleżance, no to myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze lepsze cele niż te, które wstępnie są zakładane. I może tak, dzięki takim spotkaniom jest duża szansa, że miejsce używek zastąpi sport i zdrowy tryb życia.
W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent, okres duchowego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. To także początek nowego roku liturgicznego i czas szczególnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Z Adwentem łączą się również piękne symbole i zwyczaje. Adwent dla osób wierzących to czas duchowych przygotowań. Z okresem Adwentu związane są różne piękne symbole i zwyczaje, o których warto pamiętać. W pierwszą niedzielę Adwentu w domach i kościołach pojawiają się tradycyjnie adwentowe wieńce. Są one plecione z gałązek jodłowych i ozdobione wstążkami. Na wieńcach umieszczone są 4 świece. W każdą niedzielę Adwentu, odmawiając modlitwę, wierni zapalają kolejną z nich. Pomysł na wieńce adwentowe pojawił się w Niemczech około 1830 roku. Innym przykładem tradycji zaczerpniętej od niemieckich luteran z tego okresu jest kalendarz adwentowy. Dzieci od 1 grudnia codziennie otwierają okienko z czekoladką w środku i oczekują świąt Bożego Narodzenia. Czas przedświąteczny to najpiękniejszy okres w roku. Warto w tym czasie skupić się na tradycjach, przygotowaniach i sprawić, żeby w tej gorączce przedświątecznej odnaleźć radość i magię. Zabrze odwiedziła Beata Dudzińska, drugi zastępca prezydenta miasta Piły, która spotkała się z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik. Celem rozmów było nawiązanie współpracy obu miast. Pani wiceprezydent miała także okazję zwiedzić Zabrze oraz jego górnicze skarby, które zrobiły na niej duże wrażenie. Z całą pewnością Pilanie też byliby pod podobnym wrażeniem. Na ziemi z kolei oczywiście wiele obiektów publicznych, instytucjonalnych, które też odnawiacie, ale które są znane w Polsce. Architektonicznie te osiedla, które nadal wymagają pewnie rewitalizacji, ale tak na oko patrząc macie tutaj takie perły architektury. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.